List do Galacjan, rozdział 6 od wersetu 11 zawiera takie pouczenia apostoła Pawła jak słowa. Patrzcie, jak długi list wam napisałem własną ręką. To pouczenie wskazuje nam na to, że ten list do Galacjan jest przez Pawła nazwany listem długim. Albo, jak mówią niektóre tłumaczenia, że wielkimi literami własnoręcznie do nich napisał. Zamykając ten list, apostoł Paweł uświadamia wierzącym, jak wielka była jego obawa o ich stan duchowy. Z tego powodu ten długi list napisał własnoręcznie, odstępując tym samym od swojego zwyczaju dyktowania treści listów, które uwierzytelniał jedynie swoim podpisem. W wersetach 12 i 13 znajdujemy takie informacje przekazane nam przez Ducha Świętego za pośrednictwem Pawła. Ci wszyscy, którzy chcą być dobrze uważani według ciała, przymuszają was obrzezywać się tylko w tym celu, aby nie byli prześladowani dla krzyża Chrystusowego, albowiem i ci, którzy się obrzezują, sami nie zachowywują zakonu, ale chcą, abyście się wy obrzezywali, by mieć chlubę z waszego ciała. Jak widzimy, tutaj jest zarzut apostoła Pawła, a dokładniej Ducha Świętego przekazany przez apostoła Pawła, że ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają innych ludzi, tutaj w tym przypadku Galacjan, do zachowywania różnych form zakonu mojżeszowego, sprawa, zmuszają do obrzezywania akurat Galacjan. Po co? Po to tylko, żeby nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża albo dla krzyża Chrystusowego. I nawet zwraca tutaj Duch Święty za pośrednictwem apostoła Pawła uwagę na to, że nawet ci, którzy poddają się tym obrzędom właśnie związanych z zakonem mojżeszowym, prawem, czy to obrzezaniu, czy innemu, sami zakonu nie przestrzegają, sami prawa mojżeszowego nie przestrzegają, ale chcą, aby ci inni się obrzezywali, by mogli z ich ciała móc robić chlubę swoją, podnosić swoją punktację. Przed kończącym list pozdrowieniem Paweł apostoł jeszcze raz odnosi się krótko do głównego tematu tego listu. Po raz któryś z kolei, po raz wtóry lub kolejny, obnaża prawdziwy charakter i motywy fałszywych nauczycieli, którzy siali zamęt wśród Galacjan. Już wcześniej ostrzegł, że ci ludzie, zabiegając o zwolenników, kierują się cielesnym dążeniem do osiągnięcia pustej, próżnej chwały. Teraz oskarża ich zresztą zupełnie słusznie i bardzo bezpośrednio o to, że w ich własnej próżności chcieli wobec wszystkich cieszyć się, chlubić się swoim ciałem, aby tym sposobem ujść przed prześladowaniami dla krzyża Chrystusa. Dając się obrzezać, zobowiązywali się wprawdzie do przestrzegania zakonu mojżeszowego, prawa, ale w rzeczywistości wcale tego nie czynili. Naciskając na innych, by poddali się obrzezaniu, wiązali ich z judaizmem, pomnażając tym samym liczbę prozelitów. A prozelici to są tacy poganie, którzy przeszli na judaizm, Żydzi nie mający żydowskiego pochodzenia. Werset 14 z kolei jest tutaj przez Ducha Świętego ukazany taki fakt. Ale ja nie daj Boże, abym się miał chlubić chyba tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Czyli Paweł, apostoł, Duch Święty przez apostoła Pawła zwraca uwagę, że co zaś do niego, niech go Bóg uchowa, czyli Pawła, aby Bóg uchował, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla Pawła świat jest ukrzyżowany, a Paweł dla świata. Postępując w opisany sposób, ludzie ci
szczycili się ich religią, zapewniającą im przychylność ze strony świata. Tym samym skutecznie unikali prześladowań ze strony świata, a świat przecież odrzucił Chrystusa, Jezusa Pana. Zdecydowanie przeciwne takiemu postępowaniu jest prawdziwie chrześcijańskie stanowisko, jakie prezentuje apostoł Paweł, zwracając uwagę, akcentując, że niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Apostoł Paweł nie zabiegał o przychylność świata, który ukrzyżował Pana Jezusa Chrystusa, tego, który z miłości oddał Jego własne życie, aby zbawić świat, aby zbawić Pawła. Podobnie i świat nie potrzebuje ani nie chce tych, którzy prawdziwie chlubią się Panem Jezusem Chrystusem. Panem Jezusem Chrystusem, to znaczy tym, którego świat ukrzyżował. Wersety 15 i 16 tego 6 rozdziału listu do Galacjan mówią następujące słowa. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A którzykolwiek według tego sznura postępować będą, pokój im i miłosierdzie i Izraelowi Bożemu. Więc widzimy, że apostoł Paweł zwraca tu uwagę, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, a jedynie stworzenie. A pokój i miłosierdzie jest nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Bożym Izraelem. Zdając sobie sprawę z niezrównanych błogosławieństw wypływających z chrześcijańskiego stanowiska, dającego się streścić zwrotem w Chrystusie Jezusie, apostoł Paweł mówi, że dla tego, kto je przestrzega, prezentuje, trzyma się ich, bycie obrzezanym czy nieobrzezanym nie daje żadnego pożytku ani nie ma znaczenia. Jest to kwestia przynależności do nowego stworzenia. Kwestia do nowego stworzenia przynależności, w którym ziemskie różnice w ogóle nie istnieją i nie odgrywają żadnej roli. Postępowanie zgodne z tą zasadą, czyli zasadą nowego stworzenia, jest właściwą odpowiedzią wiary na łaskę, która nas powołała. Oznacza ono życie zgodnie z bezmiarem otrzymanej łaski. Życie wierzącego jako martwego wobec litery prawa, ciała i świata. Możemy sobie o tym przypomnieć z miejsc z listu do Galacjan, z 2 rozdziału 19 wersetu, gdzie było powiedziane, bo ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Także Galacjan 5:24. To jest, ci zaś, którzy są Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje z namiętnościami i pożądliwościami. Także 6:14. Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, chyba tylko z krzyża, w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Apostoł Paweł pragnie, by pokój i miłosierdzie panowały w każdym momencie życia nad tymi, którzy trzymają się tej zasady. Nie tylko nad wierzącymi z pogan, na przykład Galacjanami, lecz również nad Izraelem Bożym. Ziemski Izrael ukrzyżował swego Mesjasza, ściągając na siebie wyrok sprawiedliwego sądu. Z kolei Izrael Boży oznacza z pewnością bogobojną resztkę tego narodu, która z łaski uwierzyła i zwróciła się do Pana Jezusa Chrystusa. Przedostatni werset tego listu, werset 17 rozdziału 6, zawiera takie słowa. Wreszcie niech mi nikt nie zadaje trudu, albowiem ja piętna Pana Jezusa noszę na ciele swoim. Zwraca tu apostoł Paweł uwagę na to, aby odtąd już niech nikt mu przykrości nie sprawiał, albowiem on stygmaty Jezusowe nosił na ciele jego. Po złożeniu wiernego świadectwa prawdzie i przeciwstawieniu się tym, którzy głosili fałszywą naukę kosztem prawdy Ewangelii,
Apostoł otwarcie zwraca się do wszystkich, którzy sprawiali mu przykrość i wyrządzali krzywdę, niesłusznie oskarżając go o szukanie uznania u Żydów lub od pogan w celu uniknięcia prześladowań. Zanim ktokolwiek ośmieliłby się stwierdzić coś podobnego, niech spojrzy najpierw na blizny na ciele Pawła, na jego ciele, które były niemym świadectwem cierpień, które znosił i stanowiły niezbity dowód jego niezłomnej wierności wobec Pana Jezusa Chrystusa, będącego treścią głoszonej przez apostoła Pawła Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ostatni werset listu, werset 18. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Widzimy tu wyraźnie, że na koniec apostoł Paweł życzy Galacjanom łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa i życzy, aby była z duchem ich, nazywa ich na koniec braćmi i podsumowuje słowem amen. Apostoł, będąc świadomy powagi sytuacji z powodu odstępstwa od prawdy tamtejszych wierzących, kończy list w inny sposób niż zwykle. Rezygnuje z licznych osobistych pozdrowień. Niemniej jednak, jak czytamy, gorąco pragnie, aby łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa towarzyszyła nieustannie również Galacjanom. W materiale tym, oczywiście jako skrypt, posłużył mi materiał przygotowany przez brata Smitha Hamiltona pod tytułem właśnie Rozważanie listu do Galacjan. I kolejne księgi Nowego Testamentu omawiane tutaj zazwyczaj są oparte o tekst rozważań takich braci jak Hamilton Smith, Frank B. Hall i im podobni, co, jeśli nie zapomnę, będę sygnalizował, choć nie jest to kluczowe. Dziękuję za uwagę.